Siema, kolejna tam część próby reanimacji radia. Przyszły mi już te nowe układy. Przyszły nowe układy, jak widać, jest ich 5. 5 zamówiłem, żeby nie było, a tu mamy nowe. Tu mamy przetworniczki nowe. Przyszło wszystko zgodnie z zamówieniem. Biorę się za wylutowanie tego. Potem przelutuję tamte i zobaczymy, czy coś się poprawi. Thank you.
Okej, jak widzieliście, lutowanie tam wstępnie zakończyłem, co tak słabo ostrzy, o jest, lutowanie zakończyłem, trochę poczyściłem, jak widać było, no, chcę powiedzieć, że tak, taki układ jak ten, to pierwszy raz w życiu w ogóle lutowałem, no powiedzmy te mniejsze, te przetworniczki, to już tam kilka razy wylutowałem, wlutowywałem, ale tak jak to MCU, to był mój dziewiczy rejs, można powiedzieć. Jeszcze w życiu takiego czegoś nie lutowałem. Jak widać było, ręce się trzęsły. Trochę mi z tym zeszło. Ale no cóż, nie od razu Warszawę zbudowali. Powiem wam, że no tak się wydaje i fajnie się to ogląda na filmach, jak to niby się prosto robi, ale jak się samemu weźmie za to, to już tak jest, no różnie. Dobra, nieważne. Podpinam do prądu i zobaczymy, czy są napięcia jakieś. Kurczę, nie wiem, czy będę miał wam jak pokazać. No ale są jakieś postępy po przelutowaniu tego MCU i tych dwóch chipów. Masę mam złapaną. Przykładam tutaj jedna z cewek wyostrzy. Dobra, nieważne. Dobra, widzicie czy nie? 5 V. Druga cewka 5. Czyli już coś się poprawiło. Napięcia nam wróciły, bo i na tej małej płytce, bo to wszystko już spięte. Tutaj jedna cewka 5 V. Druga cewka 5 V.